Ten film raczej nie zmieni Twojego życia, ale może je poprawić w jednym aspekcie. W tym aspekcie, który odpowiada za właściwe akcentowanie wyrazów w języku polskim. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Pamiętaj, żeby go polubić, oraz no, żeby być może nawet zasubskrybować cały kanał. Tak czy siak dzięki temu filmowi będziesz wiedział, jak akcentować właściwie po to, żeby mówić bardziej zrozumiale, ale też po to, żeby mówić wyraźniej, nadawać właściwą interpretację zdaniom, które wypowiadasz. Zaczynamy! Nazywam się Przemysław Kutny, a to jest kanał Dobra Mowa. Jak zatem mówić zrozumiale, jak uniknąć wręcz blamażu od czasu do czasu? Czyli jak akcentować w języku polskim? Na początek taki mały test. Jak zaakcentujesz następujące wyrazy? Najlepiej jest, gdy wypowiemy je następująco. Uwaga, gramatyka, psychika, bazylika. Logika, Ameryka, muzyka, poszlibyśmy, zaprowadziliśmy, prezydent, festiwal. Tak właściwie zaakcentujemy te wyrazy. A jak tobie poszło? Jakkolwiek ci poszło, to dalsza część stanowi taki rodzaj podsumowania dotyczącego akcentowania, które zawsze warto mieć z tyłu głowy. Jak zatem akcentujemy? Na drugą sylabę od końca. Tak przeważnie. Na trzecią bądź czwartą lub na ostatnią. To są wszystkie opcje, ale najczęściej na drugą od końca. Jest to akcent paroksytoniczny. Ta nazwa do niczego ci się nie przyda, no ale zawsze można błysnąć w towarzystwie. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Na drugiej sylabie od końca akcent ma większość wyrazów polskich. Czyli polskie wyrazy akcentujemy głównie na drugą sylabę od końca. Na trzeciej sylabie od końca akcent mają czasowniki w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej czasu przeszłego, w obu rodzajach. Na przykład czytaliśmy, czytałyśmy. Czasowniki w trybie warunkowym w liczbie pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej. Na przykład zrobiłbym, Wstąpiłby, przekonałbyś. Wyrazy zakończone na "-yka, yka", na przykład matematyka, muzyka, logika. Na czwartej sylabie od końca akcent mają czasowniki w pierwszej lub drugiej osobie liczby mnogiej trybu warunkowego, na przykład namalowalibyście, poszlibyśmy, zrobilibyśmy. Na ostatniej sylabie akcent mają Jednosylabowe rzeczowniki poprzedzone cząstką arcy ex wice, na przykład wice król ex mąż. Zapożyczenia z języka francuskiego o charakterze cytatów, na przykład exposé menu. To tak skrótowo. Mamy jeszcze szereg innych zasad, więc jeśli czujesz się zainspirowany, zainspirowana do zgłębienia tematu, to świetnie. Polecam literaturę, którą znajdziesz w opisie tego filmu. Na koniec powiedzmy po co nam to wszystko? No bo po co nam to wszystko? Oczywiście mówimy dzięki temu poprawnie. To ważne. W sytuacjach zwłaszcza oficjalnych unikniemy no po prostu takiego mini blamarzu, mówiąc poszlibyśmy, biblioteka czy prezydent. Co jednak z mojego punktu widzenia daje nam przede wszystkim właściwe akcentowanie, to odpowiednia głośność. Możemy dzięki temu brzmieć bardziej przekonująco. Pewnie. Na właściwie akcentowanych sylabach otwieramy usta, dzięki czemu słychać nas lepiej. Nie otwieramy ust na spółgłoskach, wygrywając gdyby tylko na samogłoskach. Więc jeśli akcentujemy sylaby, na które organicznie składają się samogłoski, takie jak a, o, e, u, i, y, otwieramy usta szerzej. Poza głośnością dajemy sobie również szansę na podkreślenie tego wyrazu, który w naszych oczach jest ważniejszy od pozostałych. Zaakcentujemy go silniej i jest to wówczas akcent zdaniowy. Wpłynie to na interpretację tego, o czym mówimy. Ma wszak znaczenie to, czy ty subskrybujesz mój kanał, ty subskrybujesz mój kanał, czy Ty subskrybujesz mój kanał. Najważniejszy jednak, zawsze jesteś ty. Najważniejsza zawsze jesteś ty, bo dla Ciebie go przygotowałem. Jeśli uznajesz ten materiał za pomocny, polub go zasubskrybuj kanał, a tymczasem do zobaczenia!